Witam, witam. Z tej strony NetTrend. W poprzednim odcinku miałem problem z dotarciem do bagna. Okazało się, że nie jest to ani młyn, ani właśnie pustelnia, tylko Silmaniona właśnie. Widzicie, co to daje, tydzień niegrania, nie grałem i nie robiłem let's playa, nie nagrywałem i zapomniałem już, że to jest w Silmanionie. Trzeba przejść przez tutaj, przez resztki bramy. I proszę bardzo, jesteśmy na bagnie. No właśnie, ale... Co za potworny smród. Ale przez smród niestety Galador nie może przejść dalej. I trzeba będzie użyć... Trzeba będzie użyć tego eliksiru szybkości, żeby Galador szybko się przemieścił, napełnił kufel wodą z bagna. I zaniósł do tej tajemniczej nieznajomej. A więc używamy. Tak, teraz już możemy podejść. Efekt niestety trwa dosyć krótko. Używamy na Bajoro. Ej. Za późno. Jeszcze raz. No co jest? Co za potworny... Co za... Aj, no... Kurczę. Co za pot... Przez to głupie wyciąganie inwentarza nie mogę tego zrobić normalnie. Strasznie szybko się wyczerpuje. O, no, w końcu. Przez te opóźnienia i przez samego. Trudna, mokra robota. Co za... Przez tego skumfałem niestety, ale strasznie nieraz przycina i jakieś dziwne rzeczy robi. No, ale... Dobrze, że chociaż nie ma żadnych graficznych liczeń ani dźwiękowych, aż że czasami jakieś dziwne rzeczy odpala, no to cóż. I tak jest dobrze. Wcześniej w ogóle nie można było pograć sobie na jedynie patch na XP i to wszystko, a późniejsze systemy no niestety no nie odpalały już tej gierki. No dobrze, więc idziemy do miasta. Z powrotem do karczmy. I dajemy ten kufel nieznajomej. Oto trucizna. Najlepsza z najlepszych. Ależ książę, to na pewno nie jest żadna trucizna. Jakoś tak dziwnie wygląda. Lepiej chyba poczekam na swojego dostawcę.
Ależ to naprawdę znakomita trutka. Mogę udowodnić. Cóż, jak tylko zobaczę to na własne oczy... No właśnie, nie chcę nam uwierzyć. Więc cóż, robimy najbardziej złośliwą rzecz, jaką możemy zrobić. Dajemy ją z powrotem krasnoludowi, żeby się pochorował, a jak? Więc dajemy mu ten kufel. Leżało niedaleko. Nie ma to jak napić się wody z bajora. Z bagna, oczywiście. I pewnie teraz zwraca wszystko, co wypił gdzieś obok. Okej, więc dajemy jej z powrotem po małym teście. Jak? Rezultat chyba piorunujący. A to tylko łyk trucizny zmieszanej z piwem. Faktycznie, to może wystarczyć do moich celów. Masz silniejszą dawkę? Taką, żeby zabić, powiedzmy, coś wielkości człowieka. Myślałem, to ma być trutka na szczury? Chodzi mi o naprawdę duże szczury. Weź ten kufelek i postaw na dzień na świeżym powietrzu. Piwo wywietrzeje i po kłopocie. Zostanie sama esencja. No. Tak, sakiewka dukatów. Okej. Teraz musimy się cofnąć do wejścia. I zabrać tą walkę. Wracamy z powrotem do karczmy. Wrócił. I używamy go na dziewczynie. Założyła tę walkę. Mogłabyś udawać naszą tajemniczą znajomą i przejąć truciznę. Nie ściągnę swojej maski za żadne skarby. A chyba dość głupio wyglądałabym ubrana i w maskę, i w woalkę. A propos maski... Cicho, ale zaraz. Masz przecież długie włosy. Wystarczy, że podniesiesz nieco głos i już cię nikt nie pozna. Wiedziałem. Proszę bardzo, Baba Jaga idzie. Ona tak wygląda jak Baba Jaga. No mam, czego chciałaś. Ja też. Tylko jej nie zżałuj. Mała dawka nie jest w pełni skuteczna. Powoduje jedynie zbliżony do śmierci letarg. Żeby zabić, zużyj całą fiolkę. Życzę szybkiego rozwodu. No i proszę bardzo, dostaliśmy truciznę. Dobra dziewczynka. O co tu w tym dialogu chodziło przed chwilą? Nie wiem. Chyba chwalił siebie, ale no... Okej, więc teraz nam potrzebne są obole. Dobrze, żeby już nie katować. Idziemy z powrotem na cmentarz. Musimy poprosić grabarza o obole. Oczywiście nie będzie nam chciał dać. Porozmawiamy z nim.
Wiem, że nie rozstaliśmy się w przyjaźni, ale wierz mi, że chodzi o bardzo poważną sprawę. Jako ekspert pewnie wiesz coś o obolach. Jeszcze raz się do mnie odezwiesz, a znajdziesz jednego pod swoim językiem. Sio! Wiem, że nie roz... Jako... Jeszcze raz sio! No, a więc... Dialog się go powtarza, więc musimy użyć tego talizmanu na nim. Na grabarzu zobaczyć, czego on chce. Aha, chce szczura. Lubi głaskać szczury. Więc musimy mu jakiegoś zdobyć. Więc idziemy do młynu. Poprzednio odkryta lokacja. W drodze do Kurhanu. A, właśnie. Ale to dobrze, to może później trochę inaczej to troszeczkę zrobimy, nie będę już się wracał. A zrobimy to w inny sposób. Okej. Okay. Zaglądamy tutaj do szczeliny. Interesujący otwór, ale trzeba uważać, żeby nie wpaść. No i proszę, mamy szczura. Szczur, Ratus Major, czy może Ratus Minor? Obojętne. I tak jest tylko małym, owrzodzonym paskudztwem roznoszącym zarazki dżumy. Dobra. Świetnie. Mamy szczura, tylko jak go teraz zdobyć? Klikamy na dziewczynę, używamy ją na szczelinie. Musisz spróbować tam się wcisnąć. Widziałem szczura. Grabarz na pewno da nam za niego kilka oboli. Spróbuj sam! Jestem zbyt potężnie zbudowany. Ty jesteś szczupła i szybka. Przed tobą żaden szczur nie zdoła się schować. Potraktuję to jako komplement. Muszę być szybszy. Aha. Tak, znowu taka... No, to przestań mi łazić. Ja chcę inwentarz. Musimy ją pchnąć. Jeszcze jedna próba. No. I otwórz, pchnij. Ops. Jak obejrzymy jeszcze raz. Tak, szczura mamy, fajnie. Bo... Tak, i dostaliśmy błotem w twarz. Ale... Okej, okay, do tego scenka była potrzebna. Okej. Okay. No i teraz musimy ją wydostać. No dobrze, więc teraz to mogliśmy w sumie od razu to zrobić, ale jak już wszedłem. Idziemy do miasta, żeby użyć pogrubiającego czaru na mnichu. I znowu będzie zagadka typu bardzo szybko zabierz. Nie lubię takich. Szczególnie w Książę i Tchórzu. Strasznie szybko to. No. Używamy kartki na mnichu. Muszę być szybszy. No właśnie. Jak ja tego nie lubię. Muszę być szybszy. Tak. Łatwo mówić, niż to zrobić. No, w końcu. A teraz używamy linki na
trzonek. Nie mogę tego zrobić. Aha. Idziemy z powrotem do młyna. Nie, używamy trzonka siekiery na szczelinie. Nie mogę tego. Ciągle mylę te kolejności. Linki trzeba użyć. Nie ma mowy. Porwę sobie ubranie. A poza tym nie mam już za plecami zdrajcy, który mnie brutalnie popchnie. Jednym słowem, nie dostaniesz szczura, zanim nie poszerzysz tego otworu. Aha. Więc musimy znowu użyć kartki pogrubiającej na sztylecie. No. Miecza na szczelinie. Tak, oczywiście graficznie to nic nie zmienia. Bo dziura jest dalej taka sama. No, ale teoretycznie ją poszerzyliśmy. Teraz mogę tego. Nie chciałem popchnąć, tylko użyć. Widziałam silniejsze niemowlaki. Bo tam zostanie, że na wieki. A ja sobie pójdę. Nie jest zbyt uprzejma. Teraz używamy na lince trzonka od siekiery. Udało się, ale jeśli wytniesz mi jeszcze raz taki numer, to zaśpiewasz zupełnie innym głosem. Dużo cieńszym, zapewniam cię. Kopniak w jądra nie jest przyjemny. Dobrze, więc teraz idziemy do cmentarza z powrotem. Dać grabarzowi szczura. Dostaniemy za to obole. Zanim mnie zabijesz. 6, 5. Mam dobrą wiadomość. 4, 3. Poczekaj, bo to ważne dla ciebie. 2, 1. Znalazłem ci przyjaciela. Prawdziwego, tłustego, obrzydliwego szczura. 0, -1. Naprawdę. Słowo pogromcy smoków. Chętnie oddam go za 2 obole. Nie ma sprawy. To uczciwa cena. Okej, mamy już 2 obole. Grabarz się cieszy, że dostał szczura i pucuje dalej groby. A my idziemy, gdzie my idziemy? Do starego młyna z powrotem. Idziemy na pomost. No i używamy trucizny. Nie mogę tego. Truciznę na pomoście używamy. No cóż, chyba czas na... Boisz się? Nieważne. I tak musimy to zrobić. Do dzieła.
No proszę bardzo, jesteśmy martwi, tak jakby. Albo udajemy martwych, no tak przecież już ta wiedźma powiedziała, że jedna dawka powoduje jakby taki letarg, a nie śmierć, więc może faktycznie, bo pierwszy raz ta animacja pokazywała chyba, że bierzemy obole. Dzięki za pomoc, pa! Ha. Kobiety. Mamy tutaj takiego strażnika, który do nas nie przepuszcza, więc żeby nie przedłużać, wypijamy eliksir szybkości. Stosujemy kartkę pogrubiającą na sztylecie. I używamy miecza. Na strażniku. Grzeczny diabełek. Wchodzimy. Czy możemy tu wejść? Ja może najpierw. No tak. Tak, rozmawiamy tutaj z diabłem. Witam, szanownego grzesznika. Służymy miłą, sympatyczną celą grzechów lekkich. Dla postaci bardziej zasłużonych mamy komnatę grzechów ciężkich. Prawdziwa rozkosz to jednak cela dla VIP-ów, ale trzeba na nią sobie zasłużyć. Jakimiż to uczynkami może się szanowny grzesznik pochwalić? Tak, żeby dostać się do sali VIP-ów, jest nam to potrzebne. Musimy powiedzieć, że pobieraliśmy podatki. Pobierałem podatki. Cudownie! Esencja zła. Krystaliczna postać grzechu. Specjalna sala dla VIP-ów. Tak, tutaj nic nie możemy zrobić. Musimy po prostu cały czas klikać, zabierać ten udziec, bo za chwilę przeniesiemy się z powrotem. To też nie jest takie łatwe. A. Co za licho? Nie wiem, samo jakoś się tak porobiło. Czy aby na pewno szanowny klient jest martwy? O tak, tak, samobójca. No to pewnie źle zaklasyfikowałem grzechy. Bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Tak, to jest taka kolejna głupia minigierka. Jeżeli to można nazwać minigierką. Jeszcze raz. Może spróbuj. Do czego? Pobierałem. Generalnie chodzi tutaj, żeby zabrać ten udziec. No, całe szczęście, nie musiałem tego powtarzać 30 razy. Okej. Tym kamiennym udźcem
Używamy go na diabełku. Jakież to brutalne, jak na grę dla dzieci. Wystarczy. No i zdmuchujemy czarną świecę. Życzymy przyjemnej podróży. Okej, zostawił nam różki. Zabieramy. Wychodzimy. Idziemy w prawo, możemy tutaj pozaglądać. Lepsza taka wentylacja niż żadna. Ha! Znowu! Ciebie jeszcze nie dorwali? Nie dorwali i nie dorwą. Trzeba mieć trochę oleju w głowie, a nie tylko pewność siebie. O nie, mój drogi. Myślisz, że się przed tobą ukorzę? Ale jesteś silny i mądry, mój ty bohaterze. Mów dalej, dobrze ci idzie. Tym razem znowu nie potrzebuję twojej pomocy. Poradzę sobie sama. Cóż, ponoć do 3 razy sztuka. Posiedzisz chwilę, to zmienisz zdanie. Okej. Wymieniliśmy sobie docinki. Tak, generalnie musimy się tutaj dostać. Więc zamykamy zawór. Używamy rogów. Na zaworze zatykamy i odkręcamy z powrotem zawór. Bum. Dokładnie bum. Okej. Mogę to pożyczyć na chwilę? Zabieramy z kukły ten ubranko. Jest za małe, więc musimy rozciągnąć na madejowym łożu. Nie ma to jak dobrze się przeciągnąć. Okej. No a teraz musimy zrobić. Musimy pójść po węgielek. I tutaj wstawić węgielek ten i to ubranko wsadzić do smoły. Żeby nie było. Oj, przepraszam, żeby nie było czerwone, tylko czarne, bo musimy się przebrać za diabełka. Ale to już zrobimy w następnym odcinku. No i co? W następnym odcinku zrobimy sobie ubranko diabła. No i będziemy ruszać dalej. No to co, na razie. Do następnego odcinka.